Witam wszystkich bardzo serdecznie. A to jest już 19 odcinek Zagrajmy w Max Payne 3. Jak widzicie, wciąż kontynuuję przeprawę przez jacht rodziny Branko. Tak mi się wydaje, że to ich jacht. I rozprawiam się cały czas z piratami, którzy zaatakowali ten jacht. Na razie widzę, dzieje się trochę dużo, powiem szczerze. Tam na górze był przeciwnik, a ja go nie zauważyłem. Mam nadzieję, że nic nie przeszkodzi. Ten jeszcze jeden pocisk miałem, a Max przeładował, no bez jaj. A jednak nie, dobra. Dobrze, że wróciłem, bo inaczej miałbym problem. O matko. Takiś cwany był? Miałeś szczęście, że ja byłem cwańszy. Dobra, chyba jeszcze tu. Chyba jeszcze ktoś tu jest, bo... Tu nie było kamerki. Oj kurde, szef będzie miał sporo naprawy po tym. No, dobra. I was on a ghost ship. I po sprawie. The whole thing creeped me the hell out. Widzę, kurde, normalnie rzeka krwi się leje. Piraci nie pierdzielą. Na razie widzę, nikt nie miał dobrej broni, to ja sobie pochodzę z tym, co mam na razie. Kurde, no nikt tu środków przeciwbólowych nie potrzebuje, no bez jaj. Aj, idź tam. No jednak ktoś tu ma takie rzeczy. Dobra, tu drzwi zamknięte, no to... W takim razie trzeba iść w tamtą stronę. A, coś tu się będzie działo. Wiedziałem. Helikopter jakiś zaczyna latać. Mam nadzieję, że go nie będę musiał zniszczyć. Oj. A, udało się. O, widzę, już mam 500 przeciwników zabitych pistoletami maszynowymi. Dobra, spróbuję się przedrzeć do tamtego miejsca. Może coś mi się uda zdobyć. O cholera. Zostało tylko 20. Zostało tylko 22 pociski, nie jest dobrze. Właściwie jest beznadziejnie praktycznie już. No, zagram sobie na pianinie. And the band played on. No, Max widzę, daruje sobie. They didn't help with my dwa środki przeciwbólowe jest hit. Wychodzę stąd. Trochę amunicji w końcu. Spodziewam się, że na górze może być trochę przeciwników, więc ja się tu chowam. Ja nie wychodzę na krzyżową walkę. Znaczy na walkę w zwarciu. Jeszcze zobaczę, czy tu czegoś nie ma. O kurde, no boję się wyjść, no boję się wyjść, no. No chodźcie, załatwimy to jak faceci. O matko jedyno. Oj.
Dobrze, starczyło amunicji. Kurde, dziwne. Zawsze było, że jak się wyskakiwało... A, dobra, już nieważne. Zginąłem. Ale dokończ tamto, że jak się wyskakiwało do tych uników i ze strzelaniem, to zawsze był, można było ten... dostać... znaczy, Max przeładowywał broń. Za każdym razem. Ładował sobie pełny magazynek do wystrzelania. Ale będzie ciężko, coś mi mówi. To bardzo ciężko. Kurde, nie mam jak tutaj namierzyć. Gdzie te środki teraz były, ale... A, tu są. Zawsze potrzebna jest ta amunicja, to ja nie mam do niej dostępu. No ty frajerze. No, mam... miałem szczęście, że nie skończyła mi się amunicja. Zostałem bez amunicji, muszę wyjść stąd. Kurde, trzeba było jednak wziąć tamtą broń, co była wcześniej. Kurde, gdzie ta broń? No, nareszcie. No i super, znowu pozbyli się w moim... u mnie ze środków. Z tych skurczybyków ciągle wyzbywam się środków przeciwbólowych. Tak na złość nie mam już żadnych. No zajrzeć, może tu gdzieś jakaś broń jest, amunicja, coś. Ja, koło dupy wiaterek, jeśli ona tu jest. To jak ja się pozbędę tej chmary wrogów na górze teraz? A, to już dupa. Ja pierdzielę, jak ja mam to przejść teraz, do cholery? Jeszcze mi nie dali amunicji, dopiero zginąłem drugi raz. Muszę zginąć trzy razy, żeby dostać. Trochę oszczędzać amunicję. Krótkie serie. Najlepiej. Dobra, środki przeciwbólowe się zaopatrzyć. Wziąć tutaj tą amunicję. 30. Max raczej nie rozcieli tego na po 15, ale wezmę jedną broń, będzie łatwiej. Będzie trochę trudniej zabić przeciwnika, ale będzie łatwiej oszczędzić amunicję. Kurde, akurat oni tam mają dobrą broń. Dobra, wezmę sobie jedno środki przeciwbólowe. No, co
znowu w dupie praktycznie jestem. 17 pocisków tylko. Oj, ta gra mnie teraz nie lubi. Kurna, byście przyszli, a nie ja będę do was łaził, mam stopi ginął. No chodźcie teraz, chodźcie. Ja nie mam na was czasu. Nie uda się znowu. Coś mi to mówi. Co mogę, kurde, pomarzyć, że mi się uda. Jedne środki przeciwbólowe, 12 pocisków. W pistolecie. Nie ma opcji. To jest tu rewolwer, ale po cholerę mi rewolwer. Tak za długo mi nic nie będę skorzystał. Oj, super, teraz nie mogę zabić kolesia. Wspaniale. Po prostu wspaniale mi idzie teraz. No, nareszcie trochę amunicji dostałem. W końcu! W końcu jakiś ratunek. No, teraz nawet zaczynam zbierać do osiągnięcia kolejnego. Bym tylko przeżył. A Jezus Maria! Jeszcze mnie ta ściana tu blokuje. No, ale miałem szczęście, dzięki Bogu. Kulka trafiła idealnie. No, trzy środki przeciwbólowe. Teraz to ja mogę iść. Na tę bandę oszołomów. Jeszcze żyjesz! No, teraz nie żyjesz. Ostatni po tamtej stronie. No to git. Zaraz dajcie mi amunicję. No teraz to ja mogę próbować. No, teraz trochę nie idzie, ale mam nadzieję, że się uda. Dobra, nareszcie jakaś broń. No i chyba po ptakach. No, żebym zgadłem. Czy ja to w ogóle przejdę? Jeszcze popróbuję parę razy, ale... Dosłownie, jak ja to przejdę, to ja kończę odcinek. Ja już mam dość. Mam dość tych nerwów. Kurde. Jedynka, owszem, doprowadzała mnie do nerwów, ale nie aż tak. Dwójka już mniej, bo dwójka moim zdaniem była łatwiejsza trochę. Moment w dwójce, kiedy trzeba było ochraniać Maxa ze snajperki, było trudne. Był trudny dosyć. No
jeśli nie wiedzieliście, o co chodzi, to mówiłem o pierwszej i drugiej części całej serii. O, wysadziłem samochód. Jeszcze tam jest frajer. Dobra. Chyba się uda. Mówiłem to już kilka razy. Dobra, ile mi zostało? 28 i 32. Plus 30 w zapasie jeszcze, no to nie za wesoła sytuacja znowu jest. Grunt tylko... O Jezu, kto mi strzela? No, kurde, no wreszcie się odważyli! Ostatnio to kurde aż nie mogłem się doprosić, żeby przyleźli. Mam nadzieję, że teraz cała reszta się zleci, byłoby miło. Oczywiście, raczej nikt nie przychodzi, bo po co? Za duże ryzyko, nie? Dopiero ostatnie środki przeciwbólowe, ale też to pewnie błąd. No, oczywiście. Nie. To jest już nie na moje nerwy. Próbuję, nie wiem, prawdopodobnie ostatni raz, mam dość już. Razem zrobię to tak. No chodźcie do mnie, kurna, chodźcie, przywitam was miło. Kurna, ty... Panie, no. Tam jest dwóch chyba idiotów, albo jeden. Dobra, bullet time. Trzech! Ładnie ich strzeliłem. Dobra, trzy środki przeciwbólowe. Nie jesteśmy... A jeszcze przyleźli, kurna, odważni. Dobra. Jeszcze się tam kręcą. Są gorsi niż Święta Inkwizycja. Jak to powiedzieli w jednym serialu. Zastanawiałem się przez chwilę nad wzięciem tego rewolweru, ale jednak go nie wezmę. Dupie mam, że tak powiem. Słabszą broń jak mogę mieć to. Dobra, wezmę sobie to teraz. Z jednym może sobie nie poradzę, ale jak się uda, no to będę normalnie szczęśliwy. Który teraz? Tamten? No. Przynajmniej raz się udało. I co ja teraz zrobiłem najlepszego? Jezu! Cholerny jakt, że musiał się akurat tam skończyć, no. O, widzę, już zginąłem tyle razy, że trzecie środki przeciwbólowe dostałem. Jeszcze więcej amunicji, dziękuję. Jesteście tacy mili, że hej. Znowu strzelają.
Dobra, środki, środki. No, jest git. Teraz jak mam tak dużo amunicji, to powinno się udać. Dobra, chyba wszyscy. A nie, jeszcze ktoś tam ma coś do mnie. Masz dość? No chyba tak. Nie? To teraz masz dość. Dobra, amunicja. No chodźcie, chodźcie, zapraszam. Dobra, jeden przyszedł, drugi się odważy? No, chyba nie. Tchórz. Dobra, teraz tu was czyszczę, teraz mi się uda. Środki przeciwbólowe jeszcze są. Zdrowia dużo nie straciłem, amunicja jest. To nie jest tak źle. Dobra, ja was teraz zdrowię, ja będę latał teraz. Ja będę latał naokoło. Dobra. Załadować. I mogę strzelać dalej. Dobra, ten dostał w łeb, co tak się mocno wydawało. A ty chciałeś być mocny i mnie zabić pewnie, tak? O-o. Jeszcze mi tu idą? Coś wam nie wyszło. Dobra, dawajcie, dawajcie broń, bo ja już nie wyrobiam. Dobra, może być to. O, i proszę państwa, widzicie w moich rękach złota broń, którą zebrałem w poprzednim rozdziale. Całkiem ładna, nie? Teraz to ja mogę, kurde, iść. Kurde, ale tu burdel. Dobra, jeszcze rozwalę tutaj wrogów i kończę ten odcinek. Bo ja już dosłownie nie wyrabiam, ale w końcu jesteśmy dalej. Dobra. Jeszcze któryś chce? Tam widzę, jeszcze jeden się zaczaił na mnie. Dobra, leży. Maybe there was something on the bridge. I checked every other inch of the boat. Środki przeciwbólowe by się przydały. A, są. No. Dwa to zawsze lepsze niż zero. Dobra, jest amunicja. I spotted Passos and Marcelo. If I'd known back then that they'd been up to no good while I was fighting my way through a band of violent paramilitaries and a worse angle, I might not have been over to them so bad. Dobrze mi się wydawało. Chcieli spierdzielić już. Ja wam dam. Zostawić mnie? I Fabiana, która jeszcze tutaj żyje, bo to wspomnienia akurat. See, I didn't think Passos was a bad guy. He didn't need to try to save this woman or the crew. No, ale dobra. Ja zaraz kończę naprawdę ten odcinek. Tutaj widzę, czeka mnie jeszcze przeprawa z wrogami dalsza. Ale już jakoś to przeżyję. No, ale. No, tu widzę, broń nie jest złota, dziwne. No, ale dobra, ja już kończę pierdzielenie. Zobaczymy się w następnym odcinku. Do usłyszenia. Cześć.